Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby moją parę zagrali bardzo dobrzy aktorzy. Marcin Dorociński jest świetnym aktorem, a wiem, że to wcześniej takiej roli nie grał. Człowieka, który jest taki słaby wewnętrznie, rozedrgany, bezradny. I to było dla niego bardzo ciekawe wyzwanie. A ponieważ musiałem znaleźć dla niego partnerkę, która będzie takim lustrem emocjonalnym, z wielką taką wrażliwością uczuciową, dosyć długo szukałem, ale w końcu trafiłem na Julię Kijowską. I kiedy zobaczyłem ich razem po prostu w kadrze, jak razem grają, to wiedziałem, że to jest ta moja para. To jest tam Marysia i Tomek. Sławek jest po prostu dobrze przygotowany i wie, co chce zrobić. I na szczęście można z nim też podyskutować i jakby ustalić, że praca przy filmie to jest jednak wspólna gra i do jednej bramki, że się wszyscy staramy. Oczywiście on wykonał jakby do tej pory najwięcej pracy, bo i scenariusz, i teraz reżyseria. Nie, ale jeśli pan pyta, czy coś szczególnego, jakieś, myślę, że byliśmy skupieni na pracy i było dosyć tak ciężko, że się staraliśmy po prostu skupić na robocie, no, a nie tam sobie jakieś specjalności wynajdować. A czy fakt, że historia była oparta na prawdziwym zdarzeniu, które jakby zainspirowało reżysera, czy miało to jakiś wpływ na pani pracę? Muszę powiedzieć, że nie, że na moją nie, że na tym etapie, kiedy zaczęliśmy już rozmawiać ze Sławkiem, poważnie pracować nad filmem, to niewiele o tym mówiliśmy. To jest inspiracja scenariuszowa, zresztą z takich chyba początków treatmentowych, a Sławek z Markiem Pruchnieckim dosyć daleko od tego odeszli już bardzo szybko i my nie, w ogóle takich publicystycznych tropów nie szukaliśmy i też nie próbowaliśmy zgłębiać tej historii, tej opowieści, tej olsztyńskiej afery jakoś psychologicznie czy jakkolwiek. Nie. Zadawaliśmy sobie pytanie po prostu, co to są za ludzie, skąd są i jak mogą reagować na to, co im się zdarza.